Cześć, z tej strony Karol Bocian. Przejdźmy przez szybką poradę od Boby o tym, jak użyć operatora do zliczania elementów, które są w naszej bazie danych. Możemy to wykorzystać na przykład przy wyświetlaniu liczby naszych elementów w bazie danych, ale też w różnych warunkach, żeby nie pozwolić na jakąś akcję, kiedy coś się dzieje. Więc pierwszy element, wyświetlimy sobie liczbę użytkowników w naszej bazie danych. Więc tutaj damy sobie insert. Dynamic data, do a search for users, count, ok. I dorzucimy sobie jeszcze na początku, możemy dorzucić też tekst, więc możemy też wpisać po prostu users, tyk. I dopiero teraz dynamiczne dane, czyli do a search for users, count, ok. I wyświetlmy sobie naszą aplikację, zobaczmy jak działa. Jeden użytkownik. Jest teraz zalogowany, bo tylko do jednego użytkownika mamy dostęp. To ze względu na ograniczenia dostępu do danych, do tabeli z użytkownikami. Więc jak wyłączymy sobie te ograniczenia i przeładujemy naszą aplikację, to zobaczcie, mamy 6 użytkowników w naszej aplikacji. Dorzućmy sobie jeszcze taki element, że nasze zliczanie elementów jest wpływa na to, czy możemy robić coś z naszymi przyciskami. Na przykład mamy tu taką akcję. Jak klikniemy w ten przycisk, to przenosi nas niżej. Chcemy zrobić, żeby mogło nas przenieść niżej tylko wtedy, kiedy mamy w bazie danych więcej niż 7 użytkowników. Jak to zrobić? Przejdźmy do naszej stronki, weźmy nasz przycisk i poprawmy mu ten Edit Workflow. Zedytujmy. Tutaj jest Scrolluj. Zrób to tylko wtedy, kiedy naszych liczba użytkowników jest większa niż 7. OK, Enter, róbmy preview i zobaczmy teraz. Mamy 6 użytkowników. Jak klikamy niżej, nic się nie dzieje. Więc dodajmy nam jeszcze jednego użytkownika. Test 10, małpa AA. OK. Odświeżmy naszą stronkę, jest 7 użytkowników, jak klikamy, nic się nie dzieje, bo tam wpisaliśmy, że musi być przynajmniej 7, więcej niż 7, więc dodajmy jeszcze jednego użytkownika, create, odświeżmy naszą stronkę, jest 8 użytkowników, klikamy i zaczyna się dziać, widzicie? Więc tym sposobem można i wyświetlać liczbę użytkowników, ale też robić, sprawiać, że nasze workflow, działania na naszej stronie zależą od tego, ile jest naszych na przykład użytkowników, ile jest elementów w danym wyszukiwaniu. To nie tylko musi działać do workflow, ale też do różnych innych warunków, na przykład, żeby coś się nie wyświetlało, albo coś się wyświetlało, coś było dozwolone lub nie. To tyle na dzisiaj z mojej strony. Dziękuję za Twoją uwagę i zapraszam Cię do kolejnych moich materiałów. Cześć!